Krokiety! Krokieterka! Aj, krokieterka też, jak się krokietety! Dobra, dzisiaj robimy krokiety, odcinek trzeci. Dzisiaj będę ja gotował i ja będę nagrywał, nic nie robił i narzekał. Także to jest świąteczna seria, jeżeli nie wiedzieliście kolejnych poprzednich odcinków, to ten... Codziennie wrzucamy o 18 filmy, gdzie gotujemy potrawy świąteczne bez przepisu, nie wiedząc jak to zrobić, mamy tylko składniki tak. I gotujemy. Tego Mikołaja, jak to tam wisi, można wygrać pierwszy odcinek. I weź, pokaż mi listę składników, jakie dobrze potrzebuję do zrobienia krokietów. Dzisiaj będziemy potrzebować mąka pszenna. No mam. Jajko. Prawdy pewnie olej też mi się wydaje, że będzie potrzebne. Mleko. Mleko. Woda gazowana. Woda gazowana, kurwa, do krokietów? Może będą. Żeby pić podczas robienia? Żeby pić podczas robienia, czy co? Nie. Olej już masz. Sól i cukier. Sól mam. Kapusta kiszona. I masło od razu możesz wziąć, też tam jest. Cebula jest tutaj też jeszcze. Pieczarki. A nie takie grzyby? Grzyby suszone tak, borowiki i podgrzybki. Tu jest borowik. Podgrzybki też. To jest maślak. A, ty, biril jest. Czekajcie, widzowie. Bułka tarta i sól i pieprz. Mogę zatrzeć bułkę? To będzie taka sama? Jak oni z takiej bułki lepią bułki potem? No bułki. Właśnie, jak z bułki tartej robią bułki. Dobra, za dużo tu tego jest. Zróbmy najpierw tak, ja bym zrobił... Kurwa, nie wiem. Kapustę trzeba ugotować, czy nie? Ja robiłem... Ja robiłem taki farsz ostatnio, bo robiłem kartacz... Nie kartacze, kurwa. Łazanki robiłem. No to się nie gotuje. Gotowałem kapustę, kurwa, człowieku, więc ja bym nie ją najpierw wziął. Kapusty. Patrz, robimy tak. Zaraz... Do pierogu krokietów. Najpierw ciasto. Gotować. Ciasto na naleśniki zaraz zrobimy. To się robi jak ciasto na naleśniki? No naleśniki się robi i się zawija farsz w to, nie? I się w bułce tartej robi, o, no nie? Kurwa, to nie będzie, Matowi się wydaje. No to tak. Proste, kurwa. Słucham. Bierzesz kapuchę. Co z tą kapuchą? Nie, kroisz kapustę? Nie. No tak, trzeba chyba. A ty wiesz, że najpierw ciasto robisz. No ja tak robiłem, no ostatnio. Dobra, z tyle, nie? A mogę spróbować? No zjedz, kurwa. Dobre chyba, co? Smacznego. O kurwa, ale nie dobra. Co? Bierzesz, szatkujesz to. No ja tak robiłem ostatnio łazanki. To znam przepis prawie. Znaczy nie wiem, kurwa. Może się tak nie robi jednak. Ja sobie nie mogę wyobrazić, stary, jak to zrobić. Ja bym zrobił takie ciasto na gotuję. Pizzę. No ale jak? Krokiety na pizzę? No tak. Czy to naleśniki są zawinięte chyba? Ale szatkujesz, a po co tak szatkować? No bo jest długa tak, to taka kapusta. Ja wiem, bo robiła tak ta. Jak ona ma? Gosia gotuje, kurwa, jakoś tak? Dobra, mamy kapustę, ją trzeba ugotować. Kapusta, głowa pusta. No i co, stawiam to na ogień teraz. Okej. Okay. Oj, wiem, liść laurowy tam dodawałem, ziele angielskie. A tego nie było w przepisie. No to jak nie było, to nie można użyć. No kurwa. Kuchnia to jest po to, żeby się bawić i eksperymentować. Ktoś poeksperymentował, kurwa, pieprze w ostatnim odcinku. Zamknij łeb, jest zajebiście. No i co? Niech to się najpierw zagotuje. Ja się zaraz zagotuję, kurwa. Dobra, damy mniej, żeby zrobić teraz ciasto na naleśniki! Dobrze, kolego, idę po łyżkę. No to idź. Ale to wygląda jak brudne, tak jakby tutaj coś chodziło po tym. To dobra, kapusta nie jest. Przeżywaj. Wygląda jak larki. Jak się robi naleśniki, kurwa? To jest dobre pytanie. Mleko, mąka, jajko. Cukier waniliowy. Na chuj. Może zwykły, to po to był ten cukier, dobra. To mi się wydaje, że proporcje będą szklanka, takie. Szklanka zawsze. No, tak po pół. O, no, tak, o, z tyle. No to wsyp. Tyle i teraz no. Tak. Jajeczko może najpierw, prawda? Pak, pak, kurwa, jajeczko. No. Ale jaja. To trzeba zaburtać, tak wiesz? Zaraz to zrobimy. Mleko. Szklanka mleka. Mleka tak też, ile mąki, tak? Szklanka, no po prostu szklanka. No nie dawałem pełnej szklanki, tylko tak z tyle. Okej. Okay. No git. Może po to woda gazowana właśnie? I właśnie wodę gazowaną moja mama dodawała, żeby ciasto było puszyste. Tylko nie wiem, czy na koniec, czy teraz, bo to się wygazuje przecież. To chodzi. A w szklankę całą? Chyba nie, tak trochę dolewało zawsze. Dobra, zamieszaj to teraz. Oleju się nie dodaje do tego? Nie, na olej się to smaży. Aha. No to ładnie wygląda. No nie jest zbyt takie leiste? Nie, takie ma być ciasto na naleśniki. Tak? No chyba tak, ja zawsze to piłem, mama o tym mówiła, zostaw to, się żółk będzie bolał, ja to piłem. A ja soli, cukru? Chyba trzeba dodać tak szybte zawsze. No dobra, mamy naleśniki. Teraz chodźmy to usmażyć, no. A? Moim zdaniem, mama nigdy nie nie robiła naleśników, stary, na święta. To jest sas jak k***a. Dobra, zabiłem! Na tym krokiet polega, no. Bierzesz olej, k***a. No. Cyk, cyk. To jest zbyt wodniste, mi się wydaje. Nie, no leje się normalnie, zrobi się zaraz. To mikserem się robi. Ej, strzela. No to już możesz lać. Ciepłe jest. No to się grzeje, wiesz? I ciasto się robi tak, się robi naleśniki, tak? Bez grudek, jak coś. Tak? I teraz się rozsmarowuje, czy jeszcze? Nie wiem. Nie. Ty nalać trzeba. Już dość, starczy, takie duże krokiety, kurwa, gdzie to dobry świat? O, teraz jest dobrze. Myślisz, że to się zrobi? Moim zdaniem, kurwa, marne szanse. No kurwa, naleśnik zwykły. Ale nie rozprowadzaj tego, dużo oleju. Zrobisz to. A masz taką... Na psach się rozjeżdża. Masz taką łopatkę do wrócenia tego? Nie. Jak ja to zrobię tak, jak master trzeba. No, kurwa. Już to widzę, jak to będzie iść, kurwa. Iść na powierzchnię. Z dodatkami będzie tutaj. No. Kurwa, spróbuj sztuczkę, no, spróbuj sztuczkę.
Że tak? Ale nie, bo olej jest, bo się wyleje oczy. Olej daje bić, co rozk***a głowę. Ładny, k***a. Ładny. No i widzisz, tak tyle strachu, k***a, co było. Ale moim zdaniem to nie jest krokiet. Krokiet to nie jest, k***a, leśnik, człowiek. No to zobaczymy, w komentarzach napiszą później, czy dobrze zrobiliśmy, czy nie. Moja mama kupowała krokiety gotowe i no tak, właśnie, tak wcale nie robiła. To właśnie. Akurat na 3 będzie. To takie cieńsze spróbuję zrobić. To powinna taka patelnia do naleśników. To jakieś krudy są, co to? Tak ma być? No chyba tak, no. O, dobrze. Ładnie. Ładnie, k***a. Ja jestem kucharz, naprawdę, no. Jak takie coś robię pierwszy raz w życiu bez przepisu, to, masz taką to się czuję, k***a, jak mistrz świata. No, co najmniej. Dobra, teraz mogę zrobić... Zrób trika. Dobra, uwaga, to jak mi się to uda, to jestem, k***a, do Masterchefa idę, nie? Dobra, robię bliskie ujęcie. Jeszcze raz tego nie było. Ej, gruby wyszedł. K***a, czemu to się nie... Wow! Jak tam wyglądasz, k***a, jeszcze nie wiem. Będzie surowe, będzie większą temperaturę. No to też działa, szybciej się robi, no. To się pali, śmierdzi taka pucha tutaj. Zostaw tą kapustę. K***a, żeś uwolnił Barabasza. No, Barabasza, k***a. O, i takie powinna być rozgrzana patelnia, dobra. No i teraz mamy sladki. Sladki, sladki syl. O, no, no, cieniutkie. Cienko to widzę, k***a. No muszę narzekać, k***a, jak ja robiłem, to ty też mi jebałeś sen, to że się nie robi. A co to taki składnik tutaj? Jakiś sekretny składnik? Się schował, kurczę. Przysiak jak kucharz. To już chyba się smaży trochę bardziej. No to pa. Jebałem, spalił się. Trzeba tak. O! Sam. Ładnie. Co dalej, panie kucharz? Dobra, no i teraz zaczynają się schody, bo trzeba zrobić farsz, mi się wydaje, wiesz? No. Dobra. Brudne, odwracamy trik. No, po to są dwie strony, że jedną uwalisz, to druga jest czysta, nie? A stół ma tylko jedną część. Kurwa, mnie ten stół obchodzi. Potem ja go muszę mieć, kurwa, co odcinek. No właśnie. Kupy, kurwa, ten stół w końcu. Jak się robi farsz? Nie wiem. Cebulę trzeba usmażyć, bo to z kapustą trzeba zmieszać. Ja to robiłem, już mówiłem. Mam wrażenie, że ta czapka Mikołaja to, kurwa, przepływ, kurwa, krwi do mózgu. Nagrywaj mnie, kurwa. Jakie głupoty robimy. Dobra, kroimy cebulę. O, teraz... zobaczymy, kurwa. Kolego, czy dasz radę z cebulką? Ja się nie popłaczę, kurwa. No, zobaczymy. Jedną cebulkę, prawda, taką, wiesz, siekasz w tę stronę, warto przykroić, żeby tak były piórka. Co? I teraz tak, siekasz to cienko. No. Kostkę, a nie, kurwa, jakieś gówno. Jezu, jak ty ładnie siekasz, to oglądasz jakiegoś Masterchefa, czy coś? Ja jestem Masterchefem, dobra? Srej, grać, kurwa, w King Simulator. Jak ładnie! Ej, to będzie cienkie bardzo, lepiej kroisz, kurwa, na pewno. No i widzisz, jest taka cebulka. Idziemy usmażyć. Dobrze. Nie, to od razu pieczarki pokroję. Trzeba te grzyby też zalać przecież. Dobra, masz grzyby. No pieczarki normalne. Zalewasz to, kurwa, wodą. Gazowaną? Nie, no nie. Czy można też gazowaną? Może lepsze będą. Poczekaj, może... O kurwa! Trochę gazowane i zjesz taką zupę. To są emocje, jestem pierdolony. Dobra, no i są te grzybki. Teraz trochę pieczarków też. Tak, o, trochę te trzy. No i tak są grzyby. Pieczarki się obiera, wiesz, ze skórki. No, skórka schodzi. Można zrobić. Żartowałem, nie obiera się, kurwa. Obierasz? No, obieram pieczarki. Na no i dobra. No i teraz bierzesz takiego grzyba. Tak mało farszu robisz? Chłopie. Kapuchy masz w chłopie, tak ty swoją drogą. No ale to jest z kapustą i grzybami, tak? Więc musi być pół na pół, nie? To takie grube? Jak grube? No grube te grzyby masz. Ale zmniejszą swoją objętość w pieczeniu. Chyba. Powodzenia z tymi grzybami takimi namokniętymi, to jest przejebane, to kroić. Czekaj, najpierw cebulę trzeba trochę będzie podpiec. Dobra, tu się robi kapusta, rozgrzewamy patelnię. Może też na maśle to, czy nie? No nie wiem, kurwa, jak to się robi. Ja bym siknął tak tego, kurwa, oliwy trochę i kurwa. O, spray. A popsikasz się tym? O! Dobra, wrzucasz tu cebulkę. Dobra, sypiesz to solą. A teraz nie przesadzaj nasz solą aż tak. No dobra, czekam aż się zeszli. No. Dobra, poszatkuję jeszcze to, jednak te pieczarki trochę duże się wydają. No właśnie mówiłem ci, że takie strasznie duże wyszły. No, taką małą co tam zamki, co tam pisze. No i tak z mniejszą objętość. No i dobra, i teraz grzyby wypierasz też. No te grzyby prze... No, grzyby. Ja robiłem po małych dawkach, a ty widzę, że zaklecisz sobie fajnie. No ja szatkuję wszystko. No ty chyba robisz przez to grzyby, jakieś pieczary. Tak no dalej. Gdzie? Nic nie robię. Nic nie robię, to wiem. Ja zamawiam jedzenie, już przychodzi gotowe, nie trzeba nic robić. I tak jest najłatwiej. Po co sobie to robić w życiu? I robić, nie? Dobra, chodźmy. Mi się wydaje, że można to tu wrzucić jakoś.
Okej. Okay. No i grzyby. No i dobra, to taki trzeba smażyć ten farsz, nie? Tak zwany. Tutaj od czasu do czasu ten jakiś przemieszać, coś zrobić. Udać, że się coś zrobiło, co to tak strzela? No i co? No, no wody. Nie wypalała jeszcze woda, no. Jeszcze jest. Nie wiem, ile to się gotuje, już tak godzinę gdzieś by trzeba, ale... To. Patrz, liścia trzeba wyjąć. Pokaż. Ci z liścia takiego? No. No co, no to trzeba odcedzić po prostu, tak bierzesz i... Odlewasz trochę wody. Kurwa. Zaraz to całe spadnie. Albyś się śmiał, co? No, miałbym bekę w... Dobra, no i ten, i mi się wydaje, że to będzie farsz właśnie. Kapustki trochę za dużo dałem jednak. Sprawdźmy najpierw tyle. No to trzeba pomieszać chyba. Nie wiem, czy tak się robi farsz. Czy tu soli pieprzu dodał? Zawsze się daje soli pieprzu. Sosu ostrego. Kurwa, za dużo pieprzu znowu. Przestań. Co ty masz z tym pieprzem, człowieku? Pieprz jest dobry, pieprz. To. Znowu będzie to samo. Soli tak samo, też najebałeś. Ja pierdolę, znowu tego pieprzu. Przestań. Dobra, niech to się podgotuje. No. Ja przygotuję już panierowanie. Chodź. Dobrze. Dobra. Co z tym zrobić? No, będziemy robić panierkę teraz. A może się panierkę, ja wiem akurat. No tak, mi się wydaje, że trzeba jajko wbić jedno. Tak, i pomerdać je, i dać pieprzu i solki. Tak, pieprz i sól? Tak, to zawsze dawałem. No, dobra. To sól, pieprz, tak? I pieprzu teraz, nie? Tu po prostu... Trochę, bo ty tego pieprzu napijesz, kurwa, cały czas. No i ja pierdolę! Przestań, kurwa! Przecież tyle się nie daje tego pieprzu. Daje się tyle. On szczyta. To jest czarne. Czemu czarny? No bo jajko. W pieprzu, kurwa, jest czarne. Człowieku. Dobra. Ja pierdolę czarne jajo. Co jest? Nie, no muszę to nagrać. To do telewizji się daje tego. Kurwa. Zobaczcie, kurwa, takie czarne. No mąkę tu trzeba posypać, znaczy bułkę tartą. Bułkę tartą, nie mąkę. A mąki też czasem się daje. To będzie bez. Jest mąka w naleśniku już, po co dwa razy? Nie no, widzowie, to jest Armagedon tutaj, co się odjebało. Ej, co ty postawisz takie gorące na stole? Tak. Czy to się przypali? Co ty? Ta, łeb ci się przypali, przestań. O, włącz nagrywanie, no. No i dobra, teraz no i... Na widzów, dobra. Spoiler, co zawsze robimy? Krokiety part 5. No to patrz, łatwo. Bierzesz kurwa takiego gagatka, dobra, bierzesz farszu. Nie wiem jak to zwijać, więc pierwszy ja będzie testowy. Nie. Chyba jak roladę taką, co? Nie wiem, stary. Może się sznurkiem zawije jakimś. Jak gołąbki? No. Myślisz? Ja bym to tak jak tortille zrobił, takie wrapa. To zrób, a jak go potem zapanirujesz, to jest też pytanie. Nie wiem właśnie, tak? Tak? Kto wpadł na to, żeby naleśnika wziąć i go kurwa kapustą tam zajebać? Czekaj, może mocniej ścisnę. Tacos tak? Wyszło, ale tacos wyszło. No i patrz, i teraz tu zaginasz. No i co z tym zrobisz? To się odegnie teraz. Nie odegnie się. No właśnie odegnie. I teraz najcięższa część kurwa, ja patelnię rozgrzeję od razu, żeby to im wiesz co? Tu masz patelnię. To jest za gwostkę dał teraz kurwa. Jak to zawinąć, żeby to zaraz się to nie rozjebało? No, no właśnie to jest ciężkie zadanie. To jest sztuka lepienia. To poczekaj, jeszcze raz to zróbmy, jeszcze raz, powtórka. Widzieli jest krokiet, tak? Ma najpierw tak. A może tak najpierw, no. I teraz się nie rozwali chyba. Za mało farszu. Ej, no nie rozwala się, git. Dobra, i teraz tak. Weź tą łyżkę chyba. Stąd. Tu go trzeba, do środka się wlało, kurwa. Dawaj, lecisz. Pojedyncza panierka będzie w chuma, to nie chce mi się więcej. Jak podwójną robić panierkę? Co, pojebacie? Nie wiem. Dobra, i posyp to jeszcze, bo ja mam zawsze posypywała z góry. Dobra, zajebiście. Powiem ci, że nawet nie wiem, że się to wykpimy z tym naleśnikiem, kurwa, ale co się robi z naleśników, to ja dalej. No nie wiem, no, krokiet to krokiet. Zawsze się ręce brudzą w tym, ale dobrze. No, no i plus minus, a jak to mówią, dwa minusy dają plus, więc wszystko jest pod kontrolą. Trzeba usmażyć te krokiety. Jeden się rozwalił. Rozwalił się? Jeden tak. A otóż tu wpisz, ej, nie widziałeś, kurwa, na widza, pokaż. No. No. Daję na patelnię, trochę trzeba... A czemu się rozwalimy oddać? Tak? No właśnie nie wiem, czemu tak się zamknij rozwalimy. Łeb zamknij, może to za duże ciasto, po prostu trzeba odkroić. Bierzesz tak. Ale pomysły, okej, na pewno na zapas zostało. Ja pierd... No. Proste patenty na proste rozwiązania, tak. Dobra, no i co, no i się smażą, nie? Chłop zrobił to bez nagrywania, czemu to zrobiłeś bez nagrywania? Rozjebał się ten wrap. Jak się robi krokiety, żeby się nie rozwalały? Kurwa, to się sypie, to jest kurwa gówno jebane. Pierdolone gówno usmażone, zaraz to zmieszam wszystko i będzie kurwa krokiet. Kurwa, ała, kurwa. No nie wiem, rozjebał się, no bo a to... tak ładnie było. Może to ciaśniej trzeba zwinąć. Może sznurkiem, mówisz, że sznurkiem byś to obrzepił i jakoś byłoby... ciężej trzeba to zwinąć, żeby to się nie rozwalało, ale tak to dobrze wszystko wyszło. Ja chyba bo mi się wydaje, że to się nie robi jak naleśniki, tylko się no robi jak ciasto na pizzę. Nie. Ja bym zrobił tak, zrobiłbym ciasto na pizzę,
wziąłbym to, wyprostował, dał farsz i zawinął taką kurkę jak te, Może tak się robi, nie wiem. Ale w kurwa mama. No jeden wyset, to ci go na talerz już wystawię. No zajebi... A talerz mi już dałeś. Masz, kurwa. Czemu ja mam mieć taki ładny? No, to nie jest w ogóle, Nie, mi się wydaje, że to będzie dobre mimo wszystko, no, już ochłonąłem trochę. Nagraj mnie, jak jem krokieta i go jem. No dobra, masz krokiet. To nie wygląda. Ładnie zrób, on się rozwala, uważaj. No i co? No i krokiet z farszem w środku. No i fajnie. Wygląda jak ciastko jabłkowe z McDonald's. No to smacznego. Powiedzcie, dobre. Mogę też? Znowu zrobiłeś ten sam błąd. Zasłonę? Za dużo pieprzu. A, no to zaraz ja sprawdzę. Ukroję sobie kawałek, prawda? Dobra. I chyba powinno się dłużej gotować ten farsz. No, na pewno. Bo jest taki surowawy, ale dobre. Dużo kapusty? Nie. Całkiem ok. Ale jeżeli... smak dziwny ta kapusta ma. Grzyby mogły być mniejsze. Znowu za duży farsz. Za duży farsz. Ale uczymy się, tak? Bo a te farsze do tych grzybów, pierogów... No bo to długo się robi, to potrzeba czasu, żeby... Potrzeba jakieś, mikserce, że tak gdzieś... Czasu potrzeba, żeby to się robiło jakoś. My też robimy to bez przepisu, dostaliśmy listę składników i mamy z tego zrobić daną potrawę, a ch**y wie, jak to się robi, ty. Róbcie sobie po swojemu. Moim zdaniem jestem zadowolony mega, dobre to jest. No i bardzo fajnie, ważne, że to mi się podoba. Także do zobaczenia jutro. Co jutro robimy? Makowiec jebany. Makowca komendantem będziemy jeść. Siema, do jutra.